Tekst manny na 26 stycznia. A gdy pościcie, nie bądźcie smętnej twarzy, jak obłudnicy. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 16. Komentarz parauzyjny. Post jest szczególnie godny polecenia ludowi Pana, gdy odczuwa on brak duchowości i jest wystawiony na strogie pokusy ze strony świata, ciała i diabła. Przez osłabienie siły fizycznej i witalności post pod każdym względem może bowiem pomóc porywczym i popędliwym w samokontroli. Wierzymy, że większość chrześcijan skorzystałaby na sporadycznym poście, okresowej bardzo prostej diecie, a nawet na zupełnym powstrzymaniu się od pokarmu. Jednak poszczenie po to, by być widzianym przez ludzi lub po to, Byśmy sami mogli uważać to za oznakę pobożności, byłoby naprawdę szkodliwe i prowadziło do duchowej pychy i hipokryzji, które daleko przewyższyłyby korzyści wypływające z postu jako samoograniczenia. Reprint numer 2260 Komentarz Epifaniczny Ci którzy się dręczą, by pokazać innym iż są religijni są tak samo źli jak ci, którzy się modlą i dają jałmużnę, by być widzianym przez ludzi. Postem chrześcijanina jest samozaparcie, które powinno być praktykowane z wdzięcznością i radosnym ocenieniem, jako coś pożądanego dla chwały Pana. Im więcej samozaparcia chrześcijanin może okazać w tym duchu, tym przyjemniejsza jest woń wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa, która wznosi się do Boga w modlitwie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Izajasza rozdział 58, werset 5. Izali to jest takowy post, jakim obrał. A dzień, w który by trapił człowiek dusze swoje? Żeby zwiesił jako sitowie głowę swoje, a wór i popił sobie podścielał? Toż to nazwiesz postem, i dniem przyjemnym Panu? Piąta Mojżeszowa rozdział dwunasty, werset osiemnasty. Ale przed Panem, Bogiem Twoim, jeśli je będziesz na miejscu, które obierze Pan, Bóg Twój, ty i syn Twój, i córka Twoja, i sługa Twój, i służebnica Twoja, i Lewita, który jest w bramach Twoich, i będziesz się weselił przed Panem, Bogiem Twoim, we wszystkich rzeczach, do których ściągniesz ręce Twoje. Pierwsza Samuelowa rozdział drugi, werset pierwszy, tedy się modliła Anna, i rzekła. Rozweseliło się serce moje w Panu, wywyższon jest róg mój w Panu, rozszerzyły się usta moje przeciw nieprzyjaciołom moim, albowiemem się rozradowała w zbawieniu Twojem. Pierwsza kronik rozdział szesnasty, werset 27. Sława i zacność przed nim, moc i wesele na miejscu Jego. Zdrasza rozdział szósty, werset 22. I obchodzili święto uroczyste prześników przez siedem dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił, a obrócił serce króla asyryjskiego do nich, aby zmocnił ręce ich w robocie około domu Bożego, Boga Izraelskiego. Nehemiasz rozdział ósmy wersety 10 i 12, i rzekł im: idźcież! Jedzcie rzeczy tłuste, a pijcie napój słodki, a posyłajcie cząstki tym, którzy sobie nic nie nagotowali, albowiem święty jest dzień Panu naszemu. Przetoż się nie frasujcie, albowiem wesele Pańskie jest siłą Waszą. Tedy odszedł wszystek lud, aby jedli i pili, i aby innym cząstki posyłali. I weselili się bardzo, przeto, że zrozumieli słowa których i nauczano. Rozdział 12, werset 43. Sprawowali także onegoż dnia ofiary wielkie i weselili się, albowiem Bóg rozweselił ich, był weselem wielkiem, tak, iż się i niewiasty, i dziadki weseliły, i było słyszeć wesele jeruzalemskie daleko. Psalm 4, werset 8: i sposobisz większą radość w sercu mojem niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą. Psalm 5 Werset 12 A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w Tobie, na wieki niech wykrzykują, gdyż ich ty szczycić będziesz, i rozradują się w Tobie, którzy miłują imię Twoje. Psalm 16 Wersety od 5 do 11 Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój. Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mnie. Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż i w nocy ćwiczą mi energii moje. Stawiałem Pana zawsze przed oczyma Swemi, a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Przetoż uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała moja, do tego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia. Oznajmisz mi drogę żywota, obfitość wesela jest przed obliczem twoim, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki. Psalm 30, werset dwunasty. Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie, zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mnie radością. Psalm 68, werset 4. Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożem, i pląsać będą od radości. Psalm 89, wersety 16 i 17: Błogosławiony lud, który zna więk Twój, Panie. W światłości oblicza Twego chodzić będą. W imieniu Twojem weselić się będą każdego dnia, a w sprawiedliwości Twojej wywyższać się będą. Psalm 97, wersety 11 i 12. Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości Jego. Psalm 126 Wersety 5 i 6, którzy siali ze łzami, rządzić będą z wykrzykaniem, tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje. Ewangelia Łukasza rozdział 6 Wersety 22 i 23 Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzić będą, i gdy wyłączą, i będą was seromocić, i imię wasze wyrzucą jako złe dla Syna Człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebie niebiesiech, bądź tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 11. Tom ci wam powiedział. Aby wesele moje w was trwało, a wesele wasze było zupełne. To rozdział szesnasty wersety dwudziesty, dwudziesty drugi, dwudziesty czwarty i trzydziesty trzeci Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił, wy smutni będziecie, ale smutek wasz obróci się wam w wesele. I wy teraz smutek macie. Ale zaś się ujrzy was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. Dotąd oni ceście nie prosili w imieniu mojem, proścież, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Jam zwyciężył świat. Dzieje Apostolskie rozdział szesnasty, wersety dwudziesty piąty i trzydziesty czwarty. A o północy Paweł i Zlas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie. A wprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i weselił się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy Bogu. Drugi Korentów rozdział szósty, werset dziesiąty. Jako smutni. Wszakże zawsze weseli, jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający, jako nic nie mający, wszakże wszystko trzymający. Rozdział siódmy, werset czwarty. Mam wielkie bezpieczeństwo do mówienia u Was, mam wielką chlubę z Was, napełnionym jest pociechą, nader obfituje weselem w każdym ucisku naszym. Rozdział ósmy, werset drugi iż w rozlicznym doświadczeniu utrapienia obfita ich radość i bardzo wielkie ubóstwo ich obfitowało w bogactwo szczerości ich. Rozdział 12, werset 10. Dlatego się kochamy w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach i w uciskach dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, tedym jest mocny. Żydów rozdział 10 werset 34 Albowiem myście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie, i trwającą. Jakuba rozdział pierwszy werset drugi, Za największą radość miejcie, bracia moi. Gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Pierwszy Piotra rozdział czwarty werset trzynasty, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Pieśni 248, 41, 151, 179, 204, 247, 310. Wiersze brzasku, 33, odwagi, spieszcie naprzód. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 4858. Pytania: Czy w tym tygodniu radowałem, radowałam się, czy smuciłem, smuciłam w praktykowaniu samozaparcia? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.